Ja mam taki problem z weselem Figara, że od dziecka mam straszną traumę. Kiedy miałem 15 lat, a było to, o Jezu, strasznie dawno temu, jeszcze było mocne NRD, ojciec mnie zabrał do Berlina, do opery Felsensteina i kupił bilety na wesele Figara. Przedstawienie było bez jednego skrótu, czyli trwało ponad 4 godziny. Grane, wszystko było fenomenalne, bo to był taki teatr automatów. Każdy takt był reżyserowany. I ja muszę się przyznać ze wstydem, że zasnąłem. I przespałem cały akt jeden i pół drugiego. I to się skończyło. I od tego czasu, kiedy już po latach zostałem reżyserem, miałem parę razy taką propozycję, żeby zrobić wesele Figara i zawsze się strasznie bałem, ponieważ głęboko wierzę w to, co pada ze słów cesarza w filmie Amadeusz po premierze Wesela Figara, kiedy on powiedział: za dużo nut. I te nuty sprawiają straszny problem. Muszę powiedzieć, że robię niespodziankę kolejną dla Łodzian. Po pierwsze, przenieśliśmy przedstawienie w epokę, w której ono się dzieje, u Beaumarchais, czyli w Hiszpanię, Sewillę, początku XVIII wieku. W kostiumie, niezwykłych kostiumach, z cudownych tkanin profesora Dobrzyckiego. I zbudowaliśmy taką maszynę do grania Wesela Figara. To są wszystko drewniane płyty. Jesteśmy po wczorajszej próbie, kiedy część już była. I zbudowała się taka tuba akustyczna i to jest fantastyczne dla melomanów. To jest pierwsza rzecz, którą spełniamy. Druga, że będzie to bardzo klasyczna opera. To jest taka dziwna sztuka, którą można streścić tak, że niezwykle bogaty wielkorządca Sewilli ma żonę, która jest 50+, bo tak to z reguły się robi w teatrach. No i on w związku z tym przestaje się nią interesować, wyprowadza się z sypialni i przenosi swoje chucie, którymi jest obdarzony w nadmiarze, na młodsze dziewczyny. I jak się tak wejdzie dzisiaj i popatrzy na te wszystkie postaci, które są w Weselu Figara, wszystkie, nawet te epizodyczne, to każdy z nich ma problem, z którym my dzisiaj w XXI wieku mamy do czynienia na co dzień. Ogrodnik, który ukrywa swoją chorobę alkoholową. I tak możemy na każdą postać spojrzeć i tak spojrzeliśmy. I budujemy dramaturgicznie, budujemy przedstawienie tak, jak to jest u Mozarta. Czyli w recitatywach, które są po raz pierwszy w Łodzi po polsku. Według cudownego spolszczenia wielkiego poety Stanisława Barańczaka, który śpiewa się fenomenalnie. I wiemy, o co chodzi. Jest akcja, jest zawsze aria lub ansambl, który na początku jest bardzo żywotny, bardzo żywy. A potem to wszystko musi stanąć, bo musi zabrzmieć muzyka. Więc Skolmowski stał się strażnikiem muzyki i strażnikiem prawdziwej XIX-wiecznej opery, choć granej i z problemami, które rozwiązujemy według naszych dzisiejszych mentalnych przekonań i przyzwyczajeń.